Nie wiem, jak to jest w Polsce, bo w Londynie jest tego po prostu pełno. Nie wiem. Dobra. Nie wiem, jak to jest w Polsce. Hej kochani! Cześć wszystkim! Witamy was dzisiaj halloweenowo. Stwierdziliśmy z Krzysztofem, że przyodziejemy na siebie takie oto stylizacje. Ja mam taki kapeluszek ze stożkiem, trochę się tutaj w kadrze nie mieści. No ale nie jest źle, jak Krzysztof ma maskę. Właśnie, powinnam cię przedstawić, bo niektórzy mogą stwierdzić, z jakim ty tutaj przystojnym mężczyzną dzisiaj jesteś. Z kim, z kim? Na filmiku, także jestem dzisiaj z Krzysztofem. Chcieliśmy nagrać coś na Halloween. Od czasu do czasu w sumie obchodzimy to święto. Boże, nie mogę się skupić, jak na ciebie patrzę. Od czasu do czasu obchodzimy to święto, wychodzimy głównie do znajomych, jakoś tam ze znajomymi się bawimy, w tym roku sobie odpuszczamy. Więc stwierdziliśmy, że nagramy wam jakiś filmik. Makijażowych talentów zbytnio nie mamy, prawda? Jakiś tam przebieranek też za bardzo nie planujemy. Także dzisiaj będziemy... Słuchajcie, ja nie mogę się skupić dzisiaj, będzie bardzo wesoło. Krzysztof mnie dekoncentruje. Dzisiaj będziemy próbować halloweenowe słodycze. Słuchajcie, zaraz powiem dla Krzysztofa po prostu, żeby zdjął tą maskę i był bez maski, ale to nie, musi być maska. Nie, no musi być. Także tak, nie wiemy jak jest w Polsce. Tutaj Halloween się obchodzi bardzo hucznie, celebruje się, tak samo w Stanach Zjednoczonych. Także w Wielkiej Brytanii nie było problemu, jest to dużo słodyczy, wszystkie w takiej edycji halloweenowej. Byliśmy w Funciaku, byliśmy w Tesco i zakupiliśmy właśnie słodycze halloweenowe. Dlatego postanowiliśmy nagrać wam, po prostu próbujemy smakołyków halloweenowych, cukierków, batoników, żelek, właśnie takiej edycji specjalnej. Tak jest. Dobra, zaczynamy. Tutaj mamy słodycze. Pierwsza rzecz, proszę, dla ciebie tutaj. Pierwsza rzecz to jest Reese's i ja będę mówić, bo nie wiem, czy Krzysztof w tych poczwórnych oczach dobrze widzi, ale to nie jest... Widzę, dobrze. Tak, ale to nie jest zwykłe Reese's, to jest wersja na Halloween o smaku dyni. Tak jest. Czyli Reese's, pospolite Reese's, ale z domieszką dyni i tutaj jest też narysowana taka dynia. Także uwaga, uwaga, próbujemy, nie będziemy tego wszystkiego jeść. No właśnie, ponieważ tutaj chciałem oświadczyć, że tutaj troszkę mamy tych słodyczy, tak, więc nie będziemy wszystkiego jeść. No, ale ej, ale próbować. Zobacz, zobacz. Może to tylko wychodzi na to, że to nie są te takie standardowe Reese's. Tak, wygląda to jak dynia, także to na pewno chodzi tutaj o kształt, bo standardowo... No zobacz, to wygląda jak dynia. Aha, no tak, tak specjalnie. Bo normalne Reese's to są takie, takie babeczki właśnie w papierkach, a tutaj mamy dynię. Pachnie przepięknie, ja w ogóle Reese's uwielbiam, także próbujemy. O tak, pychota. Bardzo dobre. Pyszne. Ojej, ja uwielbiam Reese's. Ja myślałam, że to będzie bardzo Reese's... Bardzo dobre, bardzo dobre. Ja myślałam, że to będzie Reese's o... Reese's w smaku dyni. Natomiast tutaj Reese's po prostu zrobiło kształt dyni właśnie na Halloween. Okej, okay, jedziemy dalej. Odkładam dalej tutaj. Słuchajcie, mamy coś takiego. I to są takie batoniki. Cadbury. Cadbury. Trick or Treats. Trick or Treats. I to są takie batoniki właśnie z Cadbury. I one są, zobacz, tu jest jakiś duszek narysowany. No tutaj tak, mamy. To wszystko jest takie wersje halloweenowe, tak? Tak, także próbujemy. Edycja Halloween, także tak, próbujemy następne. Duży taki potężny baton. Taki baton. Ty lubisz wszystko co toffee, tak? Bo to jest, nie powiedziałam, ale to jest toffee. Ty lubisz toffee. Takie trochę dziwne trochę. Ja nie lubię ogólnie toffee, wiecie? To jest taki batonik. Dla mnie bardzo dobre. Na dole ma taką piankę, na górze karmę toffee. Biszkop w czekoladzie taki mięciutki. Uwielbiam wszystko co toffee. No, a ja tak nie za bardzo. Mocno słodkie, także ten. Także tego. I też nagrywamy jeszcze ten filmik troszeczkę wcześniej, żebyście zdążyli, bo tak jak mówię, te słodycze są cały czas dostępne tutaj u nas. Także to chciałam rzec. Kolejna rzecz, jeżeli jesteśmy jeszcze przy takich rzeczach ciasteczkowych, to specjalnie dla Krzysztofa, nie wiem czy lubicie delicje, to są te Jaffa Cakes i to są takie ala nasze delicje, prawda? I my wzięliśmy też wersję na Halloween Zingy Orange. I tak wyglądają tak. I próbujemy. I próbujemy. Nie no, tego całego to by się po prostu nie dało zjeść. No, dobrze, że nie. Jeden dla ciebie, drugi dla mnie, z diabełkiem, z czerwonym diabełkiem i próbujemy. Próbujemy. Uwaga, uwaga, ciemna czekolada. Pachnie jak delicja, pachnie jak delicja. Smakuje jak delicja. Ale słodkie. O bardzo Jezu. Dobre. Bardzo dobre, ale ten dżem jest mega, mega słodki, ale ogólnie jest pyszne. Super. Dużo. Normalna, nasza delicja.
Bardzo dobra. Bardzo fajna. Super. Okej, okay. Dobra. Teraz jedziemy. Teraz będziemy mieli słodycze na miesiąc czas. Dokładnie. Może jakieś dzieci do nas przyjdą, to rozdamy. Tutaj mamy... tutaj mamy Spooky takie... Spooky Spider. Tak, czyli takie oto czekoladowe... Pajączki. Pajączki. Są białe, są pomarańczowe. My je kupowaliśmy w Poundlandzie. Także teraz ty sobie spróbuj taki oto. A ja sobie spróbuję białego pajączka. Mi się wydaje, że to będzie chyba czekoladka. Ej, ciężko to się rozpakowuje bardzo. Tak, znaczy to będzie. To jest niewygodne. Jeżeli chcielibyście rozdawać to dzieciom, jakby do was przyszły, to... No, to ty nie będziesz otwierać tylko dzieci. Będą miały z tym problem. No tak. Dobrze, mamy już. To już się dobrałem. Zwykła mleczka. Bez nadzieja. Dobre. To nic w środku nie ma, sama czekoladka. Dobre. Zwykła mleczna, dla mnie zwykła mleczna. Dla mnie bez nadzieja. Wiesz jak mi smakuje? Jak Mikołaj. Jak czekoladowy Mikołaj na święta. No jest tyle, okej. Tyle kulek za funcika. Takich spajderków, takich oto pajączków. A tutaj mamy też z Poundlandu takie oto żelki, oczy. Zobaczcie, jak one przeraźliwie wyglądają. Ja sobie ciebie zamiast tych. Te oczy Krzysztofa swoją drogą są straszne. Czerwone, pomarańczowe, zielone. Także teraz spróbujemy. Co nam oferują? Ja jeszcze tamtą kulkę sączę. Ja ją pogryzłam szybko. Tak, także patrzymy, co nam oferuje Poundland. Takie oto żelowe oczy. Oczywiście, jak dziecko, zanim zjem, trzeba się pobawić. Tak. Taką. Ej, zobacz, mój pachnie jabłkiem. Starzy, a durni. Dziecko w drodze, oni jedzą słodycze. O kurde. O nie. Takie twarde? Nie twarde, tylko gumowe. Nie czuję smaku w ogóle. Moje jest jabłkowe, zielone oko. Moje te pomarańczowe to jest pomarańcza. Ja sobie zjem, bo mi smakuje. Dla mnie nie. Ej, oczy są super. Jak ktoś lubi piankowe żelki, ale widzicie ile osób tyle gust. Krzysztof stwierdził, że ble. Ble. Dla mnie smakują. Pycha. Dobra, mamy dwie ostatnie Jedziemy rzeczy. Dalej. Tak. I tutaj mamy bardzo znane w Anglii żelki. I to są też żelki z firmy Nestle. I to są też ta wersja właśnie na Halloween. Halloweenowa, czyli różne czaszki, duszki, no i takie różne czaszki, pajączki. Duchy, dynie, pająki. Także próbujemy. Próbujemy. Dobrze, że mamy mamę, która co prawda... Otworzyć? Tak, otworzyłam już. Która co prawda za słodyczami nie przepada, ale jakoś nam może ale pomoże to zjeść. Ładnie pachnie. Bardzo ładnie ja pachnie. Mam, o Jezu, ja mam duszka. Ja mam białego duszka. Czerwony, co to jest w ogóle? Dynia taka to czerwona tam, dynia i biały duszek. Ten taki piankowy. To jest dobra. Dwa razy lepsze niż te oczy dla mnie. Fajny smak. Jabłkowy. Duszek biały, jabłkowy. I bardzo podoba mi się zapach. O, super. Te czerwone to pewnie jakieś żurawinowe, ale fajne. Także to polecamy. To jest super. Tak, to jest pyszne. Jeżeli lubicie żelki, to taka specjalna edycja przypadnie wam do gustu. I tutaj mamy już ostatnią rzecz, żeby nie było za dużo. I to mnie naprawdę skusiło swoim przeuroczym wyglądem. Czyż to do mnie nie pasuje, zobacz jakbym teraz szła rozdawać cukierki. I słuchajcie, to jest też właśnie ten trick or treat. Co to znaczy trick or treat? To te dzieci przychodzą do domów i mówią psikus czy cukierek, tak? Także takie opakowanko, to też kupiliśmy w funciaku za 1 funta w Poundlandzie. I tutaj chyba są lizaki, gumy i jakieś tam różne rzeczy. Bo to nie będzie widać z przodu, jak pokażemy, no tak? Właśnie tu są takie różne w koło pokazane gumy, lizaki, właśnie to tam jest w środku. No to jest fajne, bo jak przychodzą dzieci, czy jak wy macie dzieci, wasze dzieci, obchodzicie Halloween, chodzą po domkach, to o. I zobaczcie, tutaj mamy cukierki, gumy. Tutaj nas trochę oszukali, widzę, bo tutaj no, myślałem, że to będzie pełno, a tutaj dokładnie jest na dnie tego troszkę, więc już minus. No ale próbujemy, jest tak, lizak, guma. I pamiętam takie cukierki, kiedyś z nich były różne, były. Nie wiem, tam jakieś obrączki, majtki i tak dalej. O nie, ja jako, że lubię SpongeBoba, ja a to jest guma, to jest twarde, ja nie będę teraz żuła tych gum. Wszystko jest takie też twarde. Stąd nie wezmę. A to Love Hearts. No, to możemy spróbować to. Spróbujemy tutaj to? Tutaj widzę nawet SpongeBob, ale no nie no właśnie wiem, mówię. Bardzo, bardzo, Jezu, bardzo. To wygląda jak jakieś piguły. Wygląda jak jakieś piguły. Ty masz serduszko ode mnie. Serduszko.
Także jedyny minus tego to, że jest trochę mało tego wszystkiego i to jest takie twarde. No tak, ten smak znam, lubię takie cukierki. Tak jak mówię, kiedyś były takie różne obrony. Bryzoletki, dokładnie. Mhm. Takie bryzoletki z cukierków. Nie dam rady tego otworzyć. Takie bryzoletki właśnie z cukierków. I to jest ostatnia rzecz, także Krzysztof mi tutaj... Proszę bardzo. Dokładnie. Dokładnie ten sam smak. Bardzo dobra. Dobra, teraz podsumowując, jakbyś miał podsumować... Właśnie. Jakbyś miał podsumować, co ci najbardziej smakowało? Więc na pierwszym miejscu będzie... To? Żelki, tak. Dla Krzysztofa na pierwszym miejscu żelki. A dla mnie... Chociaż to trochę jest niesprawiedliwe, bo ja... Chociaż to trochę będzie niesprawiedliwe, słuchajcie, bo ja uwielbiam Reese's. Dla mnie Reese's jest fantastyczne. I tutaj trochę się pomyliłam, bo myślałam, że będzie to Reese's z domieszką właśnie takiego smaku dyni, pumpkin spice latte. Natomiast to był tylko kształt dyni. No ale Reese's, no to musi się tu znaleźć. No i jeszcze drugie miejsce dla mnie to oczywiście toffee. Batonik toffee. A mi nawet jeszcze oczy smakowały. Oczy nie, też to było najgorsze. Nie, to było smaczne. Szybciutko wam coś jeszcze pokażę. Mówiliśmy wam, że w Poundlandzie możecie dostać też różne przebrania dla zwierzaków, dla dzieci i my dla naszej grupci, dla naszej Lili kupiliśmy taki strój czarownicy. Zakładaliśmy już jej, pobiegała chwilę po domu, zrobiliśmy jej kilka fotek. O. I tak, to właśnie by było na tyle. Dokładnie. Dajcie znać w postaci kciuków, czy... Taki filmik wam się podobał, wersja halloweenowa, czyli próbujemy słodyczy na Halloween, takiej specjalnej edycji słodyczy. Takie. Dajcie znać, czy obchodzicie Halloween, jak spędzacie w tym roku Halloween, czy raczej stronicie od tego święta? No i Krzysztof znowu w tej masce, nie patrz tak na mnie. Dobra, i to by było na tyle. Pozdrawiamy was serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy do kolejnego filmiku. Pa! Pa, pa!